Mamy już nasze dwie panelistki online, więc możemy zacząć. I ja, szanowni państwo, powiem szczerze, że jak bardzo się cieszę na ten panel, bo moim zdaniem to jest taki panel, który dotyka bardzo ważnego w tym momencie zagadnienia pod tytułem przywództwo. No i jak się przygotowywałam do tego panelu, no to robiłam przegląd, internet, książki, literatury, wszystko takie. No i myślę sobie, no jak rozmawiamy o przywództwie, to poszukamy definicji. I przeczytam państwu definicję, którą spotykam najczęściej. To było tak. Przywództwo jest definiowane na różne sposoby, ponieważ jest to określenie, które nie ma uznanej i przyjętej definicji. No to krótko mówiąc, żeśmy sobie pogadali, ale ja pozwolę się zapytać pani prezes Musielak. Pani prezes, jakby pani miała powiedzieć, czym jest przywództwo? Czy to jest zarządzanie, czy to jest coś innego? Koło czego to w ogóle leży? Witam serdecznie, bardzo się cieszę, że taki ciekawy i w zasadzie bardzo ważny temat o liderach, o przywódcach. Przed chwilą mieliśmy świetny wykład, gratuluję. Bardzo dużo energii i pozytywnej informacji właśnie o przywódcach i liderach. Dla mnie przywództwo to przede wszystkim działanie. To nie pozycja, nie pagony, tylko przede wszystkim działanie. I dla mnie wyznacznikiem dobrego przywódcy na każdym poziomie zarządzania jest przede wszystkim to, czy za nami pójdą ludzie. Czy jesteśmy na tyle energetyczni, właśnie odważni i jesteśmy w stanie zmotywować innych do podążania za nami, niezależnie od naszego nawet statusu. Czy członkini zarządu, czy lider, czy na każdym poziomie po prostu kto za nami pójdzie, czy uwierzy w to, co, do czego przekonujemy. I myślę, że to jest dla mnie główna wytyczna i główna definicja, ale przede wszystkim lider to też postawa. To człowiek, który kieruje się wartościami, który jest autentyczny, który jest odważny, który wierzy w to, co robi. I to tak na początek, jeżeli chodzi o definicję lidera. Bardzo dziękuję. Panie prezesie, czy z głębi firmy w sumie technologicznej, telekomunikacyjnej inna definicja, czy gdzieś blisko tego? Nie, no pewnie gdzieś blisko. Tu zostało zresztą przez Sylwię opowiedziane wszystko prawie, także nie wiem, co mogę dodać. Mogę tylko powiedzieć, że przywództwo to jest historia jednak o emocjach. To jest historia o wskazywaniu kierunków. To jest o zdolności przekonywania ludzi do tego, żeby uwierzyli w to, czego jeszcze nie widać, tak? Więc to jest w odróżnieniu od dobrego menadżera, który zarządza celami, pokazuje te bliskie perspektywy, trochę technicznie podchodząc do rzeczy, osiąga jednak ze swoim zespołem wyniki, no pewna różnica. Liderzy widzą dalej, potrafią o tym opowiedzieć, tak żeby inni uwierzyli, a więc tu sporo z tego, co zostało już powiedziane. Bardzo dziękuję. Ja znalazłam też gdzieś takie zdanie, przywództwo to coś, co przepływa przez całą organizację, może uczynić twoją firmę lub ją zniszczyć. I mam takie pytanie, no jeżeli tak jest, to jak oceniamy ogólnie przywódców, z którymi mamy do czynienia? Jak to wygląda w naszych polskich przedsiębiorstwach? No bo przecież ileś razy jest tak, że widzimy ten kryzys przywództwa i organizacja trwa w tym kryzysie i organizacja jakby wydaje się nie radzić. Co takiego się wydarza, że czasami tkwimy w tym nieefektywnym przywództwie, w tych nieefektywnych schematach? Jeśli mogłabym prosić panią prezydent Bochniarz o odpowiedź na to pytanie, no też z racji na obecność przecież tak długą i w polskiej polityce i na pewien szczególny status wśród przywódców. Dzień dobry państwu, witam wszystkich z Warmii. Ja trochę się czuję niekomfortowo w tym gronie wybitnych ekspertów od HR-u. Ja tu jestem takim drobnym praktykantem, ale może zacznę od swojej jakiejś wizji właśnie przywództwa. I pamiętam taki tytuł książki, która gdzieś tam ukazała się w latach 80. I bardzo bym się pod tym podpisała, a tytuł był taki: Leadership is an art.
I jak w każdej sztuce, w każdej dziedzinie sztuki mamy ludzi, którzy mają talent, ale są leniwi, są bardzo pracowici i bez talentu, są tacy, którzy są i z talentem, i pracowici, i są tacy, którzy nie mają ani jednego, ani drugiego. I wydaje mi się po prostu, że tutaj ta umiejętność znalezienia właściwych proporcji jest niesamowicie istotna. I to, co w tej chwili się dzieje w związku z pandemią i co spowodowało, że jednak wiele paradygmatów dotyczących właśnie przywództwa zostało złamanych, myślę, że o to, o czym słuchaliśmy w tym wykładzie, to jakby to wszystko potwierdza, że musimy patrzeć na przywódców zupełnie inaczej. Dlatego nie chciałabym mówić o przeszłości, jacy byli ci przywódcy i jakie charakterystyczne cechy tego przywództwa się sprawdzały, bo ja myślę, że ci, którzy tkwią w tamtej epoce, to mają małe szanse na sukces. Jeżeli nie potrafimy myśleć właśnie w zupełnie inny, innowacyjny, otwarty sposób na temat tego, w jakich czasach będziemy żyli i wobec tego, w jaki sposób możemy się komunikować i w jaki sposób możemy przede wszystkim współpracować z ludźmi, to wydaje mi się, że szansa na to, żebyśmy byli skuteczni, jest żadna. Ja bym tak w skrócie, bo nawiązując do tych cech, o których mowa była w też wykładzie, ale o których Państwo, którzy zajmujecie się zarządzaniem, wiecie lepiej ode mnie, to ja to, co bym dzisiaj nazwała, może nie właśnie empatycznym przywództwem, tylko przywództwem partycypacyjnym. Mnie się wydaje, że to, co dzisiaj właśnie będzie obowiązujące, jeżeli chcemy sprostać tym wyzwaniom, które są przed nami, to jest właśnie to wszystko, co powoduje, że kierujemy, przewodzimy, liderujemy, ale właśnie z ludźmi. I to dużo szerzej niż tylko z ludźmi, z którymi funkcjonujemy w naszym miejscu pracy. I wtedy myślę, że jest szansa na to, że w tych nowych czasach z tym nowym przywództwem będziemy się mogli znaleźć. No to ja się dopytam o te relacje. Właśnie pani prezydent Bochniarz mówi o przywództwie partycypacyjnym, padło tutaj o przywództwie empatycznym, no ale tak naprawdę, jaka ma być ta tak rzeczywiście, tak jakbyśmy mieli sobie określić, nawet w taki instrumentalny sposób, jakie mają być te relacje między tym przywódcą, liderem, a pracownikami? Czy przywódca to ma być, czy lider ma być takim szamanem, że nie wiem, wychodzi z mgły i mówi, a teraz zrobimy tak i tak, a tłumy mówią, dobrze, pójdziemy za tobą, będziemy robić tak i tak. Czy ma być kimś takim, który mówi, okej, usiądźmy razem, pogadajmy, coś razem wypracujemy, a potem jak wypracujemy, to pójdziemy. Pani Marto, jakie mają być te relacje? No bo przecież mamy różne zespoły, różne czasy, różne zadania. Gdzie się na tej osi usadowić? Czy ja myślę, że dzień dobry Państwu w ogóle. Myślę, że to jest też kwestia organizacji, w której ten lider funkcjonuje. I to jest trudne powiedzenie jednym słowem. Natomiast no, dla mnie lider musi budować, musi umieć budować tą wizję przyszłości, żeby pociągnąć za sobą organizację, żeby pociągnąć za sobą współpracujące z nim osoby. I to jest ta cecha, no, którą musi posiadać. Czy musi być szamanem? Nie. On musi być autentyczny. On musi bazować na wartościach. I w ten sposób właśnie spójność, autentyczność, to co pani Sylwia mówiła, to jest to, co przekonuje ludzi. I myślę, że w tym okresie, w pandemii, czy też w tym okresie, w którym jesteśmy, to jest wręcz osoba, która musi działać na granicy takiej stabilności, bo z jednej strony mieliśmy stabilność, a z drugiej strony chaosu. I musi tutaj przeprowadzić organizację, przeprowadzić zespoły z nim współpracujące przez tą stabilność połączoną z chaosem. I to jest naprawdę ważna cecha, a przede wszystkim też uczyć się na błędach, bo to mówiliśmy, popełniamy błędy. I jedną z cech, która została też wskazana lidera, jest to, żeby aktywnie się uczyć się na błędach. I myślę, że to jest najważniejsze, żeby przyznać się do błędu, ale też się uczyć na własnych błędach.
I to samo pytanie, jeśli mogłabym zadać pani Musielak. Jakie relacje między liderem a zespołem? No właśnie, uczyć na błędach, ale to mówimy bardziej o samej postaci lidera, do której chciałam wrócić. Ale jakie relacje? Czy to jak kura, która ciągnie za sobą pisklęta, czy ma być ten lider, czy mamy być jedną drużyną? I jak to ułożyć? Czy skracać dystans, wydłużać dystans, bardziej opierać się na autorytecie formalnym, a może na tym nieformalnym? Na czym bazować? Jak ułożyć sobie te relacje? Znaczy na pewno bazować na autorytecie, a ten autorytet oparty na wartościach to jest przede wszystkim ten autorytet, którym rzeczywiście lider autentycznie może się wykazać. To nie jest nadany autorytet czy skopiowany, bo im bardziej ktoś po prostu jest autentyczny, przedstawia takie wartości, jakie pokazuje na co dzień, to myślę, że zespół po prostu mu ufa w tym, co mówi, co robi, jak działa. No i lider to przede wszystkim też osoba czy kierownik, menedżer, bo myślę, że słowo lider może brzmieć bardzo tak górnolotnie, ale ta osoba, która chce koordynować, wspierać zespół, to jest tak jak trener trochę w zespole. On obserwuje, on towarzyszy, on podpowiada, ale bardzo dzisiaj do mnie przemówiło jedno z wypowiedzi wcześniejszej prezentacji, to przede wszystkim osoba, która ma dużo pokory w sobie. I która potrafi odpowiednio do sytuacji po prostu dobrać też metodę zarządzania, czy właśnie pomóc zespołowi i zadziałać i pociągnąć zespół za sobą, czy może zrobić krok do tyłu i wesprzeć zespół, czy daną osobę, która potrzebuje tej uwagi. Ja myślę, że przyszedł taki czas dla nas, dla wszystkich osób, które podjęły się misji, że chcą wspierać innych w działaniu, czy kierować innymi w zespole, może to słowo kierować, wspierać dla mnie też, że właśnie w czasie pandemii mamy takie sprawdzam tych liderów, bo zarządzanie w tym momencie, czy wspieranie naszych pracowników jest bardzo trudne, bo częstokroć jest właśnie to tą metodą digitalną, ale może być też o wiele bardziej dostępne, i też można szukać odpowiednich metod, jak dotrzeć do danych osób, jak znaleźć ten sposób komunikacji dla każdego w danym momencie najlepszy. Ale myślę, że zespół to jest też grupa osób, której po prostu trzeba zaufać i postarać się zrobić wszystko, żeby to zaufanie również, żebyśmy my, którzy mamy tą taką przyjemność kierowania ludźmi, zdobyli zaufanie u innych. Myślę, że to jest wielkie wyzwanie, ponieważ szczególnie teraz w tych czasach pandemii, gdzie mamy wiele różnych obaw, wiele lęków i czasami po prostu trzeba dodać tej energii, siły. Lider to też osoba, która po prostu daje zespołowi siłę. Pytanie jest, jak sam zbiera energię, ale właśnie czerpie ją również od zespołu. I myślę, że to jest bardzo ważna dyskusja, jak zespoły ze sobą współpracują, jak dobierać zespoły. Wydaje mi się, że różnorodność w zespołach, dzisiaj też o tym pewnie będziemy dyskutować, ale nie tylko różnorodność płci, nie tylko doświadczeń, ale także wieku, doświadczeń życiowych jest bardzo ważna, aby wzajemnie się wspierać i inspirować w tych zespołach. Dwa ważne wątki. Po pierwsze wątek zaufania, czyli zaufania między liderem a zespołu. Jak rozumiem, zaufania w dwie strony. Lider, który ufa zespołowi, zespół, który ufa liderowi. Ale też wymiana energii w dwie strony. Ja jestem liderem, daję tobie zespołowi energię, ty mój zespole dajesz mi energię. To ja mam pytanie do państwa tutaj obecnych. Jak to zrobić? Jak zbudować zaufanie między liderem a zespołem? Bo mówimy zaufanie, no okej, okay, tak, wiadomo, znamy to słowo, ale jak to zrobić? No wydaje mi się, że po prostu poprzez działanie. To jest trochę tak, że nie muszę sprawdzać, bo wiem, na co ich stać i oni wiedzą, na co stać mnie. A skąd? No właśnie dlatego, żeśmy się sprawdzili wcześniej, uczestniczyliśmy w różnych przedsięwzięciach i tych poważniejszych, i tych mniej poważnych.
Szczerze powiedziawszy, to trochę jest tak, że to liderowanie jest strasznie, cholernie trudną robotą generalnie rzecz biorąc, bo nikt ci nie w namaści nie powie. To było najbardziej prawdziwe zdanie w tej konferencji. Ja nie wiem, czy jest prawdziwe, ale jest takie rzeczywiste. Każdy z nas tutaj po prostu to czuje. Każdy to wie, dlatego że po pierwsze musisz spełniać oczekiwania ludzi o bardzo różnych oczekiwaniach. To nie jest tak, że zespół to jest taki monolit, który do ciebie przychodzi i mówi: to dzisiaj mamy, ustaliliśmy właśnie przed chwilą, że mamy takie oczekiwanie wobec ciebie. No nie. Są sytuacje, w których po prostu te oczekiwania są różnie wyrażane przez różne osoby, członków zespołu. Tej gry oczekiwań też się trzeba nauczyć. Czy należy je spełniać? No nie, lider też musi wiedzieć po prostu, jak poprowadzić ludzi tak, żeby jednak większość za tobą poszła, a niekoniecznie, żeby każdy był super szczęśliwy w tej sytuacji, bo niestety tak jest, że tak rzadko bywa. Ale powiedziałbym tak, zaufanie do siebie nawzajem i wejście na taki poziom, w którym jesteśmy w stanie powiedzieć tak, ufamy sobie, no to jest warunek do tego, żeby te góry przenosić. Bez tego nie ma najmniejszej szansy. A więc trzeba o to dbać, trzeba to praktykować, trzeba to pokazywać na co dzień, czasami dać sobie narzucić też rozwiązanie. Nie zawsze ten lider musi mieć odpowiedź na wszystkie pytania i widzieć każdą drogę za każdym zaułkiem, który jest. Czasami po prostu musi też ustąpić, otworzyć się na to, żeby ktoś inny wyznaczył kierunek. To trudne. Ja będę trochę kontrowersyjna, jeśli chodzi o to zaufanie, bo myślę, że tego zaufania musieliśmy się w przyspieszonym tempie nauczyć podczas pandemii, kiedy też była praca zdalna i pamiętam dyskusję z moimi kolegami, którzy mówili: Marta, ale co jak ta pani będzie włączała pralkę podczas pracy? Ja mówię: no i co się stanie, powiedz, jeśli włączę tą pralkę? Czy będzie ci to przeszkadzało, jeśli wypełni swoje obowiązki? Także myślę, że to był taki kurs przyspieszony, jeśli chodzi o zaufanie. I ja mam wrażenie, pracując i za granicą, i w Polsce, że jednak w Polsce mieliśmy troszeczkę więcej problemów z tym zaufaniem do pracowników niż liderzy międzynarodowi, niż w organizacjach międzynarodowych. I myślę, że ta pandemia pokazała, że musimy przejść właśnie przyspieszony kurs zaufania do pracowników i pracownicy do nas, dlatego że my musimy zaufać, że oni wykonują tą swoją pracę bardzo dobrze, najlepiej jak potrafią w warunkach zupełnie odmiennych, opiekując się dziećmi, wypełniając wiele innych jeszcze zadań, ale my musimy zaufać, że oni rzeczywiście wykonują to dobrze, jak najlepiej potrafią. I to był taki przyspieszony kurs, myślę, dla liderów, żeby to zaufanie zbudować. Bardzo dziękuję, ale dla mnie jest też, nawiążę jeszcze do tego, co pan powiedział, że lider nie jest od tego, żeby pracownicy byli zadowoleni, tylko od tego, żeby osiągać cele, że czasem w rolę lidera jest wpisane to, że tych, których prowadzi, nie są zadowoleni. Znaczy oni mogą przez chwilę być niezadowoleni, później na końcu wypadałoby, żeby jednak byli. Żeby tak? Jednak po namyśle. Tak. Natomiast przez chwilę może się wydawać, że to co proponujemy jest trudne lub nieosiągalne, ale jeszcze jedna rzecz. Oni muszą wierzyć, że my tak dochodzimy do tego, w jaki sposób zamierzamy osiągnąć cel. Czasami, gdy potrzeba, pchając rzeczy dosyć zdecydowanie, a czasami otwierając się na nawet bardzo długą dyskusję, że na końcu ten cel zostanie osiągnięty. Ja pamiętam, kiedyś taki warsztat uczestniczyłem, prymitywny podział na te, wiecie państwo, style przywództwa, trzy podstawowe. I każdy z uczestniczących, dosyć doświadczonych menadżerów, tam miał podejść i zaznaczyć na osi, jaki on prezentuje. No i tak, ten autorytarny to nie wypada trochę. Tak? Taki autorytarny jesteś, to nie fajny generalnie rzecz biorąc. Ten partycypacyjny to taki trochę za luźny. Nie? A więc wszyscy byli demokratami generalnie rzecz biorąc. Szli i zaznaczali. A później ten prowadzący
na pytanie, jaki ty jesteś, no bo taki mądry jesteś, tu nas popychasz do tej decyzji. On podszedł i zaznaczył wszystkie trzy. I to było dosyć banalne, proste, ale prawdziwe. To znaczy w zależności od sytuacji on używał różnych stylów. I no i na tym to troszeczkę też polega, że dobierasz metody działania, podejście do sytuacji, etapów rozwoju, w którym jest zespół, bo przecież nie mówimy tu o takich samych zespołach. One są bardzo różne, w różnym miejscu swojego rozwoju są. Więc trzeba się dopasowywać też. Pani Moniko, czy jeżeli ja mogę zadać pytanie bardziej niż jakąś tutaj mądrą radę dać, ale mówiąc szczerze, ja absolutnie uważam, że kwestia właśnie zaufania w zespole jest niesamowicie istotna i zaufania do tego lidera. I mamy przecież coraz więcej przypadków, to oczywiście nie dotyczy, tak powiem, wszystkich. Wiem, że ten procent ludzi, którzy funkcjonują w pracy zdalnej w Polsce nie jest aż tak wysoki, ale jednak akurat myślę, że te firmy, które tutaj są reprezentowane, w sporej mierze korzystają właśnie z tej pracy zdalnej, czy chcą, czy nie chcą, tak? Bo przynajmniej teraz muszą. I mamy pracowników, którzy są przyjmowani praktycznie w procesie właśnie digitalnym, powiedzmy, i oni zasilają zespoły. W ogóle nie mamy szansy na to, żeby mieć z nimi jakąś konwersację, która by wychodziła poza tylko i wyłącznie właśnie sprawy pracy. W jaki sposób państwo budujecie właśnie zaufanie w tej obecnej sytuacji, która będzie trwała? Bo przyznam się, że ja tutaj nie bardzo widzę, jakie są te metody, bo tam, gdzie zespoły istniały wcześniej, gdzie była jakaś kultura firmy, agenda, no to przez jakiś czas to się da utrzymać, kontynuować, choć też jest to trudne. Natomiast jeśli chodzi o właśnie ludzi, którzy przychodzą nowi, no to dla mnie przynajmniej jest to ogromne wyzwanie, w jaki sposób tak by stworzyć z nich członków zespołu, w jaki sposób możemy te wzajemne relacje zbudować, tak żeby one były autentyczne. Czy macie państwo jakieś patenty? Nie osobisty kontakt, to co? Kto się podejmuje? No ja chętnie mogę się podjąć tego pytania, a jednocześnie no nie określę to także wyzwaniem i tu bardzo się zgadzam, że jest to w tych takich naszych szalonych ostatnich czasach, gdzie w naszej akurat firmie no gro osób, czyli 80%, 90% wręcz załogi, 10 tysięcy pracowników, z tego 8 to są pracownicy produkcyjni i pracują na miejscu oczywiście, ale bardzo duża część osób w biurach pracuje zdalnie od wielu, wielu miesięcy i oczywiście, że zastanawiamy się, jak choćby ten przykład, o którym tutaj przed chwilą dyskutowaliśmy, nowych pracowników w obszarach biurowych zintegrować, wciągnąć do organizacji, do kultury organizacji. No przede wszystkim myślę, że bardzo duża uważność przełożonego, uważność również działu HR-u, ale nie tylko na zasadzie samej rozmowy, tylko przede wszystkim później we wdrożeniu. Regularny kontakt, komunikacja, możliwie ile się da osobiście, bo przecież też możemy pracować w reżimie sanitarnym hybrydowo i częściowo na miejscu, częściowo zdalnie. Stosujemy wiele takich już nowych, innowacyjnych metod komunikacji. Pandemia bardzo przyspieszyła właśnie rozwój i technologiczny, i możliwości wykorzystania właśnie technologii w komunikacji, czy choćby przez wszelkie możliwe komunikatory, ale także dostęp do możliwości wymiany informacji, współpracy w zespołach. Wykorzystujemy te komunikatory także do pracy, czy w Teamsach, czy w innych urządzeniach można pracować grupowo. Organizujemy wiele takich spotkań, nie tylko zorientowanych na cele, ale przede wszystkim na rozmowę. Online coffee, picie wspólnie razem kawy, czy przed świętami życzenia świąteczne, możliwe czasami nawet wspólne gotowanie, znalezienie po prostu każdej możliwie wolnej chwili w tygodniu, żeby porozmawiać z pracownikiem, także z tym nowym, żeby go po prostu poznać, ale przede wszystkim też, żeby pomóc, ponieważ
wiele osób no, przez kilka tygodni nie widziało nawet swoich kolegów, do którego zespołu dołączyli. Więc myślę, że też bardzo ważna jest zmiana właśnie sposobu współpracy i tworzenia też tych dni na miejscu w zespołach rotujących, aby zabezpieczyć właśnie reżim pandemiczny, ale bycie razem, właśnie wspieranie się także zespołowe w tym bezpośrednim kontakcie jest absolutnie kluczowe i myślę, że tego najbardziej brakuje w tym ostatnim okresie w ramach współpracy zespołów. Ale tak jak mówię, wykorzystywanie tych instrumentów, które są możliwe, kreatywne wykorzystywanie do rozmowy, do wsparcia, do tak zwanego onboardingu pracownika, czyli przede wszystkim wdrożenia go do nowych zadań. No i co najważniejsze jako ostatnie, to przede wszystkim dostęp niezwykle duży dzięki właśnie digitalnym instrumentom do wiedzy. O wiele łatwiej digitalnie możemy i więcej, ale też bardzo różnorodnie przeszkolić pracowników też tych nowych, jeżeli chodzi właśnie o możliwości uczenia się, dokształcania, korzystania z tych instrumentów digitalnych. To tak, taka króciutka pigułka. Bardzo dziękuję. Czyli szanowni państwo, mamy zaufanie, mamy komunikację, mamy wiedzę, ale jeszcze padło tutaj wielokrotnie jedno słowo, a mianowicie energia. Lider to ktoś, kto daje energię zespołowi, kto bierze energię od zespołu. I ja pozwolę sobie zapytać pani prezydent Bochniarz, skąd brać energię? Skąd brać energię do tego, żeby być liderem? No bo ja, szanowni państwo, jak czasami patrzę na osoby, które uważam za liderów, myślę sobie, wow, petarda. Petarda, to ja wiem, że oni idą, tak? Ja wiem, że oni idą. Ja chętnie bym za nimi poszła. Skąd wziąć tą energię, którą można obdzielić innych? No bo przecież, jak mówi pod przysłowie, z pustego i Salomon nie naleje. Jeżeli nie mam energii, nie dam jej innych. Skąd, gdzie jest źródło? No cóż, ja myślę, że tutaj nie ma jednej recepty i właśnie dobrzy liderzy przede wszystkim znają siebie i wiedzą między innymi, co daje im tą energię, skąd ją czerpać i w jaki sposób pozbywać się stresów. I tutaj wydaje mi się, że od tego niesamowicie wiele zależy, bo wiadomo, że to jest tak, jak mówi tutaj pan Jacek, że to jest niesamowita odpowiedzialność, tak, za właśnie za ludzi, za organizację. I w związku z tym, jeżeli nie mamy tych sposobów, które powodują, że jesteśmy w stanie tę energię odnawiać, wiemy, w jaki sposób jesteśmy w stanie się pozbyć stresów, to niestety, ale to nasze przywództwo będzie dość krótkotrwałe. I myślę, że tutaj każdy powinien szukać patentu dla siebie. Tak jak dla mnie jest to raczej wyciszenie się, słuchanie muzyki, pływanie, praca w ogrodzie. Ja doskonale wiem, właśnie moi znajomi mówią, że jak mój warzywnik jest totalnie wyczyszczony z chwastów, to znaczy, że jest jakiś duży problem, tak? Bo ja idę i całą tą złą energię staram się oddać Matce Ziemi, która na szczęście to przyjmuje. Ale wiem, że są ludzie, którzy działają zupełnie inaczej, bo chcą właśnie rozmowy, chcą się tym podzielić, prawda? Albo chcą wybiegać. To, co wysiłek fizyczny jest dla nich tym, co rzeczywiście ich odstresowuje. Ktoś inny potrzebuje przeczytać książkę, ktoś inny ogląda jakiś idiotyczny film albo mniej idiotyczny, więc mnie się wydaje, że to dobre przywództwo to jest właśnie to też, żeby wiedzieć, kim się jest, jakie się ma słabe i dobre strony, bo każdy z nas ma takie i potrafić tym też zarządzić. I ja myślę, że też nie jest niczym złym, jak pracownicy, współpracownicy wiedzą, że właśnie ma się gorszy dzień, tak? My nie jesteśmy cyborgami, bo tak samo może nam się zdarzyć coś, co powoduje, że jesteśmy oczywiście nie bez przesady, tak? Bo jeżeli ktoś od rana wstaje, tak powiem, każdego dnia, tygodnia lewą nogą, no to raczej
ciężko, żeby był dobrym przywódcą, ale wydaje mi się, że tutaj ta umiejętność powiedzenia, słuchajcie, dzisiaj po prostu mam kiepski dzień, dajcie mi święty spokój, pogadamy jutro, tak? Że to jest dużo lepsze niż właśnie przelewanie swoich stresów czy problemów na ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, dlaczego akurat dzisiaj traktujemy ich bardzo ostro, bo akurat mamy swoje problemy, tak? I oni to natychmiast wyczuwają, że to wszystko jest, niestety to nie jest ich problem, tylko to jest nasz problem. Więc wydaje mi się, że tutaj, mówię, przede wszystkim to jest znajomość siebie, umiejętność zarządzania sobą i wtedy te gorsze problemy, one można je zmarginalizować, ale dajmy sobie prawo do tego, żeby popełnić błędy, żeby mieć porażki, żeby się coś nie udało, bo to jest to, co właśnie powoduje, że ten nasz zespół czuje się z nami związany, bo wie, że oczywiście mamy większą odpowiedzialność, jesteśmy ich szefami czy szefowymi, ale że jednocześnie jesteśmy po prostu tak samo ludźmi jak oni. Bardzo mi się podobało to sformułowanie, zarządzić swoimi słabymi i mocnymi stronami, komunikować. Pani prezes, gdzie źródło pani energii? Gdzie pani szuka? Bo rozumiem, ogródek jest jakimś rozwiązaniem. I nie wiem, czy działka dla każdego lidera to dobre rozwiązanie. Chyba nie, bo jesteśmy różni, chociaż pan prezes tutaj mówi, że może to jest jakieś rozwiązanie. Bardzo mi się podoba motyw rozdawania działek. Nie jestem pewna. Tak. Znaczy ja tutaj się zgadzam z panią Henryką, że rzeczywiście to jest ta samoświadomość, czyli zarządzanie własną energią. Ja akurat należę do tych drugich, czyli wybieganie, żeby ten umysł się przewietrzył. Także może nie ogródek, ale rzeczywiście wybieganie, wypływanie tych wszystkich problemów, ale też nie ukrywam, że ja czerpię energię od zespołu. Także z jednej strony zarządzam własną energią i próbuję, ale też bardzo dużo energii czerpię od zespołu. A jak? Czy to poprzez rozmowy, czy to poprzez wspólne projekty, czy to poprzez właśnie współpracę, tak, że widzę, że rzeczywiście ten zespół sam się nakręca, osiąga lepsze wyniki, próbuje szukać nowych rozwiązań i to mi też daje energię, dużą energię. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to ja tak sobie pozwolę jeszcze Państwa pomęczyć, no bo mówiliśmy charyzma, energia, komunikacja. Co jeszcze jest potrzebne, żeby być dobrym liderem? Ja sobie pozwolę zacząć od pani prezes Musielak. Jakie cechy są potrzebne, żeby być dobrym liderem? Czy coś jeszcze? Czy na pewno taką cechą, o której tu jeszcze może tak nie do końca o niej rozmawialiśmy, jest ta gotowość do zmiany i otwartość na zmianę. To wyjście, co też w wykładzie było, troszeczkę ze strefy czasami komfortu, chociaż tak naprawdę myślę, że lider sam w sobie, jeżeli wybrał taką drogę, to jego też pociąga wychodzenie z tej strefy komfortu. I wydaje mi się, że w tym okresie teraz nie tylko pandemii, ale zawsze gotowość do zmiany, do adaptacji przede wszystkim i wsparcia w pokonywaniu tych lęków, które być może wśród pracowników pojawiają się, czy także dla nas samych. Wydaje mi się, że to jest jedna z kluczowych takich umiejętności, która będzie była i tutaj w tym momencie, w którym funkcjonujemy, jest bardzo ważna. Jak zaadoptować się w nowej sytuacji, w nowej zmianie? No bo tak naprawdę to przetrwają ci, którzy się jak najlepiej zaadoptują, którzy po prostu znajdą energię, kreatywność, tworzenie właśnie w nowych warunkach, wykorzystają te warunki, jakie stwarza nam choćby digitalizacja czy czasy, w jakich żyjemy. I to myślę jest takim jednym słowem kluczem, który bardzo mocno daje przewagę konkurencyjną. Że słowo zmiana to jest takie słowo, które pada tutaj równie często jak przywództwo. I już anegdotycznie powiem, dwa i pół roku temu mieliśmy konferencję, na której się zastanawialiśmy, czy rzeczywistość WUKA to już jest teraz, czy będzie za chwilę. No to chcieliście WUKA, no to ją macie, tak? No to żyjemy w rzeczywistości zmiennej, niepewnej, niejednoznacznej. No i właśnie, tu mam pytanie i pozwolę sobie zacząć od pana prezesa Kowalskiego. Czy te nowe czasy, kiedy często na przykład widzimy lidera zupełnie innego, niż go znaliśmy, kiedy widzimy lidera, a
za jego plecami jego właśnie wpadające, wrzeszczące dziecko, kota albo lidera, który czasem chyba też nie wie, w jaką stronę podąża świat i co się zmieni. Czy to wymaga nowego przywództwa? Czy to jest tak, że wystarczy to, co znaliśmy? Może te trzy style tam przewodzenia lekko odświeżyć, coś dołożyć, może dołożyć nową nazwę, zmienić branding i jakoś to pójdzie? Czy my musimy w ogóle do tego podejść inaczej? Ja nie wiem, jak jest w zasadzie, tak mniej więcej w cyklach pewnie rocznych lub półrocznych słyszymy o nowym przywództwie. Znaczy, dla mnie to trochę jest niezręczne ze względu na to, że to nie są nowe tysiąclecia czy setki lat, w których zmienia się podejście do paradygmatu przywództwa. Moim zdaniem po prostu dobre przywództwo polega na zdolności rzeczywiście adaptacji do sytuacji, która w danym momencie jest, która stanowi wyzwanie, która w jakiś sposób każe nam popatrzeć inaczej na to, co się zdarzyło. No i pytanie teraz, czy przez te dwa ostatnie lata musieliśmy na coś inaczej popatrzeć i czy to z nas wydobyło coś ciekawego, innego. Jak sobie myślę o takich rzeczach, które przez pryzmat moich kolegów i mnie, miał kapitalny zespół swój i bardzo wielu mądrych kolegów w firmie, których mam okazję obserwować, to jest czysta przyjemność kraść od nich ciągle i lubię być takim cichym złodziejem, który tam wykrada różne świetne patenty i sobie gdzieś integruje. To są dwie rzeczy, które wydają mi się bardzo istotne. Pierwsze, takie bardzo wukowate właśnie, to jest to, że my powinniśmy kwestionować rzeczywistość, że zdolność do posuwania się dalej, do kształtowania naszej organizacji tak, żeby ona była skuteczna, polega na takim bezustannym, lekko niecierpliwym kwestionowaniu tego, co widzimy, w czym uczestniczymy. Czyli kwestionowanie stanu zastanego. A druga rzecz, to jest bardzo ściśle z tym związana, no bo to jest, myślę, że to, co już wcześniej padało, trochę istotnie więcej uważności w obserwowaniu ludzi, którzy są dookoła tej sytuacji, siebie samego. Czy ta uważność, która stała się terminem też dosyć mocno przypominanym i obracanym w różnych wypowiedziach na różne sposoby, jest taką receptą znowu, jak sobie w tej sytuacji poradzić. A więc takie dwie rzeczy więcej, ale myślę, że sporo z tych rzeczy, które cechowały dobrych liderów z przeszłości, one w ogóle nie przeminęły. One są nadal bardzo istotne jako solidny fundament do tego. No to ciągnąc ten wątek, szanowni państwo, co te dwa lata nam powiedziały o nas? Co z nas wydobyły? Do jakich pytań nas zmusiły? Jeżeli mogłabym prosić panią Bochniarz. Myślę, że po pierwsze to jeszcze, tak powiem, dużo tego czasu nieprzewidywalnego przed nami, więc będziemy mieli okazję na pewno jeszcze dyskutować, co nam ten czas dał. Ja myślę, że on na pewno nam dał więcej możliwości do tego, żeby właśnie troszkę się zastanowić nad tym, w którym miejscu jesteśmy i w swojej pracy, i w swoim życiu prywatnym, i w swoim życiu społecznym. I czy to, co dotychczas robiliśmy, jak robiliśmy, czy to rzeczywiście miało sens. Ja myślę, że to jednak był taki czas refleksji i dla niektórych to był czas trudny, bo często właśnie uciekamy od takiej samooceny i spojrzenia trochę z boku na to wszystko, co się dzieje, że w tym zaganianiu, w którym byliśmy przez te ostatnie lata, po prostu wielu rzeczy nie chcieliśmy zauważyć, nie mogliśmy zauważyć i one dotyczyły bardzo wielu kwestii. Ja myślę, że ci wszyscy, którzy właśnie potrafią z tego wyciągnąć wnioski i nie tylko przejść na tym do porządku dziennego, ale starać się to wykorzystać, bo ten czas będzie trwał, tak? Ja nie wierzę w to, że to, w czym żyliśmy, że to wróci. I w związku z tym po prostu myślenie, że zasłonę dymną nad tym wszystkim spuścimy i będzie jak było,
no nie jest dobrą drogą do tego, żeby coś z tego dobrego wyszło, bo tak jak z każdym kryzysem, ten też naprawdę miał bardzo wiele dobrych stron, oprócz tych złych oczywiście, które miał, więc wydaje mi się, że właśnie jeżeli te przemyślenia w końcu to trwał na tyle długo, że daje taką szansę, żeby to właśnie nie były tylko i wyłącznie jakieś powierzchowne stwierdzenia. Masa rzeczy się przyspieszyła, o których, tak jak mówiła pani Monika na początku, to o czym rozmawialiśmy, że tak będzie, to się okazało kiedyś, to się okazało, że właśnie już jest i trzeba się bardzo było do tego szybko wdrożyć. Część na pewno rzeczy będziemy chcieli odrzucić, więc ja patrzę na ten czas jednak jako jakąś takie jedno wielkie doświadczenie, które mam taką nadzieję, że ten rodzaj ludzki jednak wyciągnie z tego pozytywne wnioski i że się okaże, że właśnie możemy wejść na ten następny etap ze wszystkimi kwestiami, relacjami między ludźmi, tym, co się w społeczeństwach dzieje, sposobami zarządzania, że to wszystko po prostu jednak będzie lepsze, ale żeby było lepsze, to pewnie w niektórych miejscach jeszcze musi być gorsze. Więc poczekajmy, ale z drugiej strony nie starajmy się tego czasu wymazać i uznać, że on był tylko chwilą i w związku z tym niewiele z tego dla naszego przyszłego życia wynika, bo bardzo, bardzo, bardzo dużo wynika. Ja mówiąc szczerze, najbardziej martwię się o to młode pokolenie, które po prostu weszło w to życie i nie pamięta tego starego i po prostu uważa, że tak to dokładnie jest. I dzieci, które pytają, no ta wczoraj robiłem test, jutro będę miał test, to są po prostu jakieś kwestie, które dla nas kiedyś nie istniały, a dzisiaj stają się naszą normalnością a to będą nasi pracownicy i dlatego zastanawiam się, w jaki sposób my powinniśmy już wpływać dzisiaj na edukację, na to, żeby jednak starać się z tymi młodymi już współpracować, żeby oni jednak mieli szansę na to, żeby funkcjonować w tym swoim przyszłym życiu w sposób po prostu najbardziej dla nich też pozytywny. Tutaj pani Bochniarz mówiła o trudnych doświadczeniach wywołanych z pandemią i ja pozwolę sobie pani zapytać, czego panią jako lidera nauczyła pandemia? Czy to był trudny czas, czy tylko ciekawy? Nie, myślę, że to był rzeczywiście trudny czas też refleksji nad sobą, tak, nad tym, też nad tym, jak zarządzam zespołem. Nie ukrywam, że też były momenty depresyjne, bo jednak to siedzenie w domu powodowało, że no, czuliśmy się różnie i ten brak kontaktu mi akurat doskwierał i rzeczywiście no, były też momenty takiego zwątpienia. Także to było zastanowienie się nad tym, co się dzieje. Też mam syna 14-letniego, także też widziałam, jak ta pandemia, jak to odosobnienie wpływa na to młode pokolenie i jak oni reagują, szczególnie właśnie ten brak kontaktu i to życie społeczne, które było bardzo ograniczone. Także tutaj też to na pewno było też dla mnie wyzwaniem, żeby zarządzić z jednej strony tutaj życiem rodzinnym, ale też sferą zawodową i z tym się też mierzyłam. Też oczywiście pomoc pracownikom, którzy mierzyli się z tym, że no właśnie praca zdalna, jak to pogodzić z tym życiem zawodowym. Także z jednej strony zarządzanie sobą, zarządzanie też zespołem i też no stworzenie bezpiecznych warunków wszystkim pracownikom w naszej firmie. Także to były takie wyzwania i takie pytania, które trzeba było sobie zadać, jak to zrobić. Ja tylko nawiążę jeszcze do tego nowego przywództwa, o czym mówiliśmy i troszeczkę powiem, że wydaje mi się, że w tym momencie trochę nam brak też autorytetów, bo ja wchodząc w moje zawodowe życie, pamiętam jako kobieta, miałam tutaj wielu takich, wielu, wielu, wiele liderek, czy też właśnie takich role models, na którym mogłam się opierać. Nie ukrywam pani Henryko, że była pani, jest pani i była pani oczywiście jednym z tych
z tych role models, które chciało się naśladować, jako właśnie kobieta, która wyszła w, no, zaszła daleko w biznesie. I nie wiem, czy tym młodym ludziom, którzy teraz wchodzą w, właśnie w, na ścieżkę zawodową, czy rzeczywiście mają takie wzorce do naśladowania takich liderów, których chcieliby naśladować. I myślę, że tego w tym momencie brakuje, jeśli chodzi o liderów, jeśli chodzi o przywództwo. Bardzo dziękuję, ale szanowni państwo, bo tu mówimy lider, przywódca. Mówiliśmy już, jakie powinien mieć cechy, jakie powinien mieć relacje z zespołem. Wiemy, że ci liderzy, przywódcy są potrzebni, a ja się zapytam, no jak ulepić tego lidera? Skąd on wziąć? Czy szukać jak niczym złotego samorodka, odkryć lekko, przetrzeć szmatką i jest? Czy go kształcić? Jak go kształcić? Krótko mówiąc, skąd się biorą liderzy? Pani prezes Musielak, jeśli mogłabym poprosić. Znaczy ja absolutnie zawsze i wierzę, że tak zawsze będę wierzyła, że najważniejsza jest edukacja i wiedza. I uczenie się absolutnie w każdym momencie życia zawodowego, czy się jest liderem, czy menedżerem, czy stażystą, po prostu inwestowanie w wiedzę i to jest podstawa. I tak samo wśród liderów na każdym etapie i staramy się edukować od podstaw zarządzania, ale przede wszystkim także wzajemnie uczyć się od siebie i tak jak mówię, dostęp teraz do tej wiedzy i możliwości, jakie także ten świat digitalny nam stwarza, jest o wiele łatwiejszy. I cykliczne organizowanie spotkań na ten temat, rozmów. I ja jeszcze podkreślę właśnie w edukacji, co niedawno na jednym z wykładów, gdzie staramy się regularnie z menedżerami spotykać i dyskutować o tym, były takie trzy podstawowe, można powiedzieć, kwestie w zarządzaniu sobą, a to też dzisiaj było o tym powiedziane, że jak ważne jest to dla liderów, to przede wszystkim edukacja w to, żeby o te podstawowe, można powiedzieć, strefy komfortu, czyli żeby także w tym obciążeniu, w tym zarządzaniu czasem zadbać o swoje zdrowie. Zadbać o swoje zdrowie i zdrowie tym samym naszych pracowników, o tą, można powiedzieć, taką pierwszą podstawową wartość. Później to bezpieczeństwo, bezpieczeństwo w pracy, bezpieczeństwo dla swojej rodziny, co w tym ostatnim czasie było bardzo ważne, ale o tym otwarcie mówić, czyli odczarować trochę te lęki. No i trzeci bardzo ważny element to jest właśnie wiedza. To jest zrozumienie, nauczenie się i później zastosowanie w działaniu. I ta edukacja w takiej, można powiedzieć, nawet taki powrót do podstaw regularny, jaka jest nasza rola, jak ją realizujemy, dlaczego pewne działania następują, co można zmienić, poprawić, to stawianie i kwestionowanie, o którym też dzisiaj było chwilkę powiedziane, czy idziemy w dobrym kierunku, czy może coś zmienić. Dlatego dla mnie słowo klucz jest wiedza, nauka i zastosowanie, adoptowanie. Skąd się biorą liderzy? No, to przez nas się biorą, tak. Generalnie rzecz biorąc, powiedziałbym, że... Ale my sami ich tworzymy? Nie, tacy nie jesteśmy mądrzy. Znaczy, wydaje mi się, że po prostu pierwsze i podstawowe, to każdy z nas powinien mieć w sobie taki mały detektorek liderów. Znaczy, niewybaczalne jest zupełnie nierozglądanie się ciągle za talentami w tym zakresie. A żeby się rozglądać, to wydaje mi się, że skutecznie to przede wszystkim trzeba stwarzać sytuacje, w których to przywództwo może jakoś się pokazać. Bo z tym urodzeniem to jest tak, że pewnie niektórzy mają solidną bazę i tak przyszli już z tym, chodzą gdzieś z tą sławną buławą w plecaku, ale żeby ona się pokazała, to musi być jakieś działanie, musi być coś, czym prowokujemy ludzi do tego, żeby pokazali się z najlepszej strony. I czasami te drzwi są zupełnie tylne, one nie są frontowe, one nie są pięknie otwierane i namaśćmy teraz naszych liderów, niech wmaszerują czwórkami frontem tego budynku. Nie, to jest czasami bardzo drobna rzecz, która dokonuje przełomu i wtedy się dzieją rzeczy magiczne zupełnie. Ja pamiętam, że najbardziej wściekły byłem na siebie, jak przegapiłem takiego lidera, już nie będę mówił o płci, bo akurat chyba zdarzyło mi się jednej i drugiej przegapić,
ktoś mi go po prostu buchnął. Tak? Znaczy, zdarzyło się tak, że człowiek bardzo obiecujący na początku swojej drogi rozkwitł kapitalnie, tylko nie w mojej organizacji. I to jest już absolutnie moja wina. Tak? A więc myślę, że dużo zależy od nas, że takie ciągłe obserwowanie i poszukiwanie, i to nie jest strata czasu. To jest właśnie ten najlepiej spędzony czas, kiedy staramy się budować mocnych ludzi dla naszej organizacji. Kiedy staramy się, żeby oni sami podjęli zobowiązania i rozpoczęli działać. A później to już bardzo często fajnie idzie. Więc to, co jest naszą największą zasługą, to to, żebyśmy cały czas mieli rzeczywiście głowę 360 i rozglądali się za nowymi następcami. Detektor na lidera. Słucham? Detektor na lidera. Tak, taki mały detektorek leadershipu. Szanowni Państwo, ponieważ czas nam się kończy, ja zadam pytanie, czy jest, o właśnie, czy mogę, można prosić mikrofon? Dziękuję. Ja chciałam się z Państwem podzielić swoją wizualizacją, którą wypracowałam jako wykładowca, jak zwizualizować sobie lidera i odróżnić go od menedżera. Nazywam się Beata Jamka, jestem doktorem habilitowanym zarządzania. Swojego czasu prowadziłam 30-godzinne zajęcia z przywództwa, więc naprawdę mieliśmy czas zastanowić się, jaka jest różnica. I teraz tak. Proponuję mówić przywódca, nie lider, z tej prostej przyczyny, że przywódca zawiera w sobie rdzeń wodzić. Wodzić za sobą, o czym zresztą tutaj była mowa. Proszę sobie zwizualizować, że wodzi na pokuszenie na przykład syrenka, marynarzy, i tu mamy chociażby niesławnego Hitlera, prawda, czyli do złych celów. Ale proszę sobie przypomnieć bajkę o pastuszku, który za pomocą gry na fujarce wyprowadził z miasta wszystkie szczury, więc rozwiązał ogromny problem, wielką plagę, no, wyciągnął z tego miasta, pozwolił temu miastu i mieszkańcom się rozwijać. Zwykłą grą na fujarce potrafił wieść za sobą. I tu ja się bardzo zgadzam z tą opinią, że przywódcy są wśród nas, nieustannie są wśród nas. Tylko że to bardzo często są osoby, tutaj do pani Sylwii się uśmiecham, które są introwertyczne. Trzeba naprawdę popatrzeć na pracowników i zobaczyć, na kogo oni patrzą, kiedy mają problem. Na kogo oni patrzą, kiedy firma zarządziła zmianę i oni w ogóle nie wiedzą, jak się w tym znaleźć. I okazuje się, że jest ktoś, kogo zupełnie nie widzimy jako wyjątkowego, a pracownicy na niego patrzą z wielką nadzieją w oczach. Czyli przywódca gra na tej fujarce, śpiewa, ciągnie za sobą. No i mamy menedżera. Menedżer, wiadomo, z angielskiego zarządza. Zarządza się zasobami. Czyli to jest ktoś, kto jest mistrzem w zarządzaniu zasobami. I znowu wizualizujemy. No i teraz nie mam tej trzeciej ręki, bo niestety trzymam mikrofon. Otóż pierwsza rzecz, kogo wizualizujemy, to wizualizujemy sobie żonglera. Początkujący żongler zaczyna od dwóch piłeczek. No i wiadomo, przerzuca jedną piłeczkę do drugiej ręki, a tą podrzuca do góry piłeczkę i no i udaje mu się, prawda? Czyli ma te zasoby. Z czasem uczymy się żonglować trzema piłeczkami, czterema, dziesięcioma, no jeszcze zgrabniejsi talerzykami, jakieś inne wersje, prawda? Wykorzystujemy te zasoby, które mamy, do powiększania celów, do realizacji większej liczby celów, tak? Bo zasobami są dwie dłonie, natomiast podrzucamy coraz więcej piłeczek. Możemy inaczej, patrzymy na naszych piłkarzy, tych najzdolniejszych. Mają jeden cel, jedną piłkę i ta piłka jest bardzo trudna. Normalny człowiek, wiadomo, że jak gra w piłkę, to albo wyciąga ręce, ewentualnie chłopaki nogi. No, to było trochę może stereotypowe, ale zazwyczaj tak jest. Co robią najzdolniejsi menedżerowie, to właśnie wykorzystują całe ciało. I tu patrzymy na tych cudownych piłkarzy, którzy potrafią każdą komórką ciała odbić piłkę, prawda? No nie tylko główką, ale biodrami, potrafią wodzić sobie po udach, po łydkach, po stopach. Czyli poszerzają
do osiągnięcia celu swoje zasoby. Oni też mówiliśmy o tym, że o szukaniu kompetencji na jednym dzisiaj z paneli, prawda? Bardzo często nasi pracownicy mają przeróżne kompetencje, których my nie mamy zdiagnozowanych, bo zdiagnozowaliśmy tylko te kompetencje, które były nam potrzebne do obsadzenia stanowiska, które konkretnie miało wyznaczony profil kompetencyjny, prawda? Nie byliśmy zainteresowani tym, jakie oni mają inne kompetencje, a mają, prawda? To jest ta redundancja kompetencji, którą możemy wykorzystać, kiedy mamy cele, a nie możemy sięgnąć na zewnątrz, żeby uzupełnić nasze zasoby. Wtedy zaglądamy wewnątrz. Ludzie mają mnóstwo talentów, według Gallupa bodajże 34 i nie są to tylko talenty oczywiste typu matematyczny, werbalny, prawda? Więc no, proponuję stosować tą wizualizację, które zresztą neuronauki, z którymi też no, mocno się zajmuję, bardzo potwierdzają skuteczność wizualizacji, bo to, o czym myślimy, przeciera pewne drogi w mózgu i wtedy działanie nam się, no oczywiście to jest ogromny skrót myślowy, działanie wtedy postępuje za tymi myślami, więc rzeczywiście wizualizacja to bardzo dużo. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa ma pytanie? To ja sobie pozwolę zadać pytanie, którego nigdy w życiu nie słyszałam w żadnym panelu, a które bardzo mnie intryguje. Szanowni Państwo, są Państwo członkami zarządu, mają Państwo doskonałą kartę przywódców. Przywódczą? Jak to jest być przywódcą? Kto z Państwa się zdecyduje jako pierwszy? Bo, szanowni Państwo, ja powiem szczerze, to nie jest przypadkowy dobór gości do tego panelu. Jak Państwo sobie przejrzą naszą broszurkę, to tam można Państwo przeczytać, jak to jest tak od środka? Nie wiem, no ja powiedziałem już wcześniej, że jest bardzo trudno i ja cały czas czuję, nie wiem, czy jestem przywódcą. To jest jakby kwestia oceny tych, z którymi pracuję. Natomiast czuję, że to jest momentami bardzo ciężkie, ale też cudowne. Znaczy, szczerze powiedziawszy, zdolność do tego, żeby móc powodować, że rzeczy się zdarzają, że się dzieją, że rzeczy nieoczywiste się dzieją i zaprosić do tego w tą wspólną podróż ludzi, którzy ciebie jednocześnie inspirują. Jak masz tą zdolność, żeby ich słyszeć trochę też, nie? Bo to przywódcy bywają różni. No to jest genialne doświadczenie życiowe i pewnie jakbym cofnął się ileś lat wcześniej, to nie wyobraziłbym sobie, że mi się to może zdarzyć, tak? A jednak się dzieje. Jeszcze jedna rzecz, mam przywilej obserwować wielu innych ludzi z tej pozycji, którzy po prostu są genialni w swoim działaniu i to jest jakby ten wagon z doświadczeniem kolejny i kolejny składający się w cały pociąg. Jest bardzo uprzywilejowane miejsce do obserwowania, tak? Tego, co się dzieje. Ja też powiem, że to jest bardzo, bardzo trudne zadanie i myślę, że to jest też odpowiedzialność. To nie jest tylko tak naprawdę coś, powiedziałam, to jest przyjemne, ale to jest odpowiedzialność i myślę, że trzeba też tą odpowiedzialność lubić, żeby być przywódcą, żeby być liderem. Ja mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że na pewno duży wpływ na ukształtowanie mnie jako osoby, jako tutaj, gdzie jestem, mieli mentorzy, których miałam okazję spotkać na swojej drodze. I też chciałabym być takim mentorem dla osób, z którymi pracuję, dla swoich współpracowników, żeby przekazać to, co mi zostało przekazane. Także dla mnie to jest odpowiedzialność, ale też wielka przyjemność, tak jak powiedział przedmówca. Bardzo dziękuję. Pani prezydent, jak to jest być liderem, przywódcą? Ja myślę, że nie ma większej frajdy niż wtedy, kiedy ma się jakiś pomysł, który można rozpisać na bardziej szczegółowy projekt, przekonać do niego ludzi i go zrealizować. Ja zamiast siedzieć właśnie i wyrywać chwasty, akurat zimą to może nie z tego ogródka, wymyśliłam sobie, że
zorganizuję Akademię Liderek, właśnie wykorzystując ten nowy czas i czas, który moim zdaniem jest fantastyczny dla kobiet, dla wykorzystania potencjału kobiet jako właśnie liderek. I muszę powiedzieć, że mam ogromną frajdę z realizacji tego projektu. Oczywiście było to duże ryzyko, oczywiście masa stresów, ale teraz, kiedy już praktycznie kończymy trzeci cykl, a następny są przed nami, to jest satysfakcja z tego, że to działa, że te kobiety naprawdę z tego są zadowolone. Ja mówię, że od pierwszej klasy szkoły podstawowej, bo robimy ewaluację oczywiście po każdym cyklu, nigdy w życiu nie miałam tyle szóstek, chociaż wtedy nie było szóstek, chyba piątka była najwyższym stopniem, co teraz. I dlatego myślę, że przy wszystkich problemach, tak, trudnościach, odpowiedzialności, ryzyku i tak dalej, to namawiałabym wszystkich tych, którzy czują w sobie właśnie taką siłę, żeby się do tego przygotowywali, nie bali się, podejmowali to ryzyko, bo to jest po prostu coś, co daje niewiarygodną satysfakcję. Dziękuję. I jeszcze pani prezes Musielak. Pani prezes, być liderem. Być liderem to przede wszystkim lubić ludzi. Ja bardzo lubię ludzi, ja lubię współpracować z ludźmi. Ja sobie nie wyobrażam innej pracy jak właśnie relacja. I to są właśnie te dwie strony. Jedna strona to olbrzymie, można powiedzieć, brzemię odpowiedzialności. Czasami to brzemię jest słodkie, czasami bardzo gorzkie. I dźwiga się je dosyć mocno na ramionach, jak się odpowiada po prostu także za innych, czy współodpowiada, ale jest też ogromna radość, satysfakcja, duma. Tak jak mówię, niezwykłe momenty, gdy się ludzie, nasi znajomi w pracy, bo to często już są przyjaciele, rozwijają, osiągają sukcesy, są wspaniałymi również przywódcami, liderami. No i przede wszystkim możliwość bycia z bardzo mądrymi, ciekawymi ludźmi, często autorytetami, o których mówiliśmy, też nam brakuje. A już wielką dumą i z wielką pokorą można przyjąć taką satysfakcję, jeżeli ktoś zainspiruje się naszym działaniem. I myślę, że to też jest takie słowo klucz, żebyśmy mogli się dzielić swoimi doświadczeniami i tymi dobrymi, i tymi trudniejszymi, żeby właśnie pomóc innym w tej drodze, jeżeli wybiorą po prostu współpracę i przywództwo innych osób, czy wspieranie, bo ja to bardziej nazywam wspieranie, aniżeli tylko przewodzenie. Ale wielka, wielka satysfakcja. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, to był panel chyba, w którym padło najwięcej ważnych, mocnych słów. Myśmy mieli tutaj charyzmę, energię, zaufanie, przewodzenie, inspirowanie, mentoring. Ja myślę sobie, że myśmy nawet nie tyle, że nie wyczerpali, myśmy się lekko prześlizgnęli po temacie. Ja bardzo Państwu dziękuję za wypowiedzi, bo mam poczucie, że one były bardzo szczere, bardzo uczciwe. Bardzo dziękuję za zaufanie, którym mnie i Państwa i naszych uczestników konferencji Państwo obdarzyli. Dziękuję Pani Henryce Bochniarz, Przewodniczącej Rady dziękuję Głównej bardzo. Konfederacji Lewiatan, założycielki Akademii Liderek Henryki Bochniarz. Bardzo dziękuję Pani Prezydent. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani Jolancie Musielak, członkini zarządu do spraw personalnych i organizacji Volkswagen Polska, Poznań, przepraszam. Bardzo dziękuję panu Jackowi Kowalskiemu, członkowi zarządu do spraw Human Capital Orange Polska i bardzo dziękuję pani Marcie Florczak, członkini zarządu do spraw personalnych Lidl Polska. Szanowni Państwo, życzmy sobie dobrych i mądrych przywódców. Dziękuję Państwu i zapraszam na przerwę.